Cześć kochani, wróciłam do Chin. Zrobię wam trochę takiego mini vloga. Wróciłam ja. Dzisiaj sobie trochę poleżymy, dlatego że nie mam za dużo zajęć i szczerze to mi się trochę nudzi. Dlatego chcę jeszcze pokorzystać z tego słońca, które tutaj jest, bo jest upalnie ponad 30 stopni. Dlatego sobie dzisiaj trochę poleżymy, a później pójdziemy na night market. W każdym mieście jest taki night market i tam po prostu można wszystko kupić sobie. Zobaczcie, pan jedzie? Wiedziałam. Można kupić takie pierdoły jak skarpetki za grosze, czy jakąś obudowę na telefon, czy coś, zresztą sami zobaczycie, bo to jest ekstra. I dlaczego to się nazywa night market? Dlatego, że jest tylko i wyłącznie wieczorem. W każdym mieście pewnie jest inaczej, u mnie jest dosyć krótko, bo jest jest od godziny 18, 19 do tak 23, 12. A to już w Iłu już jest night market do drugiej w nocy, trzeciej w nocy. W Chinach jest tak, że jest strasznie dużo parków. Jest ogromna ilość parków i naprawdę co 2 km, 3 km można znaleźć jakikolwiek park. I te parki są przepiękne, jest tu cicho. Od tego zgiełku, całego zgiełku miasta i przyjemnie się tu siedzi, naprawdę. Słowiański przykład. Ale lożka przy Diorze. Znacie grę domino? Gra domino w Chinach polega na tym, że się wyciąga skuter, zaparkowany skuter wyciąga się spośród innych skuterów na parkingu i przewraca się kolejny, a ten kolejny przewraca kolejny i tak to właśnie jest domino w Chinach.